Do oddawania krwi zachęcali dziś suwalscy księża, lekarze, krwiodawcy i prezes Fundacji Promyk. Zbliża się lato, a to czas, w którym dochodzi do największej liczby wypadków i potrzeba najwięcej krwi. Organizatorzy zaprosili media do punktu krwiodawstwa w suwalskim szpitalu, aby za ich pośrednictwem namówić do oddawania krwi. Wierzą, że autorytet duchownych i samych dawców podniesie frekwencję w punkcie. W akcję aktywnie włącza się Maria Sienkiewicz, prezes Fundacji Promyk. Kiedyś dzięki krwiodawcy żyję właśnie, bo też musiałam otrzymać krew w związku z sytuacją zdrowotną. Do miesiąca do punktu krwiodawstwa w Suwałkach przychodzi około 500 dawców. Wśród nich jest m.in. 19-letnia Ewelina z Suwałk. Krew oddaję od roku i no, dzisiaj minęła akurat prawie rocznica. I oddaję, ponieważ chcę pomóc ludziom. Średnio dawcy przekazują do punktu około 250 litrów krwi miesięcznie. Może wydawać się, że to dużo. Jednak, jak się okazuje, w kryzysowych sytuacjach to za mało, mówi Maria Sirocka, kierownik oddziału krwiodawstwa w Suwałkach. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile krwi nam będzie potrzeba, bo wystarczy jeden dobry masowy wypadek i praktycznie rzecz biorąc, lodówki nasze są puste. Zdarzają się takie sytuacje i tu na łamach prasy chciałabym przeprosić krwiodawców, bo często jest to niemiły zarzut stawiany pod naszym adresem, że przychodzą, a na przykład danej grupy krwi w dniu dzisiejszym nie pobieramy. Nie my jesteśmy odpowiedzialni za tą sytuację, tylko musimy tą krwią racjonalnie gospodarować. Nie możemy jej przetrzymywać w nieskończoność.